Siemanko, siemanko, jak widzicie, mój bellyboat już jest gotowy do wyprawy. Dzisiaj na takim fajnym, niedostępnym jeziorku spróbuję za Okoniem. Ostatnio tutaj byłem i udało mi się złapać fajne garbusy. Naprawdę miałem pięknego bochena na ponad 40 cm. No i co, niestety uciekł mi spod bieraka. Już był, kurde, już pod bierak siatkę do góry podnosiłem i jakoś się wyczepił i nad siatką mi wyskoczył. Ale dzisiaj robię powtóreczkę. Patrzcie. Mój belly już jest nadmuchany, zaraz wam pokażę, co tutaj zabrałem i co, wskakuję, woduję się i biorę się za łapanie. Patrzcie na to, cała torba wypchana okoniowymi łakociami. Ostatnio byłem tutaj z wędką szczupakową, no i nie miałem nic na okonia. Najmniejsze przynęty miałem 10-centymetrowe proszady i akurat na te 10-centymetrowe łykały po migdały. Dzisiaj już uzbrojony po same zęby nabrałem przynęt okoniowych, wszystkiego ze Strikinga, z Foxa. Naprawdę dzisiaj jestem wyposażony w oblery do twitchowania, salmiaczki, minoły, no wszystko dzisiaj, no zobaczymy. Znając życie, nic nie będzie, bo jak jestem już ustawiony na okonia, to na pewno nic nie będzie. Patrzcie, tutaj mam całą torbę, już wam pokazuję. Od Strikinga, woblerki, gumki, Foxa. Całe pudełka raków, przeróżnych, w różnych kolorach, odcieniach. Zobaczymy, będą raczki, będą woblerki, różowe landryneczki, slikszady, zobaczcie, w każdym rozmiarze, w każdym kolorze. Zakładam płetwy na nogi, montuję uchwyt na kamerę, wędka uzbrojona, wskakuję w wodę i trzymajcie kciuki. Hej, pozdrawiam. Ale piękny garb. Patrzcie, co za garbisko. Co za garbisko, patrzcie na to. Coś pięknego. Przepiękny. Przepiękny kolega, naprawdę. Piękny garbolicho. Taka prowizoryczna w bellyboacie miareczka, no ale pokazuje 45 bite, nawet więcej, 46 cm. I po to właśnie tutaj przyjechałem, po to był mi potrzebny ten bellyboat, żeby dobrać się do takich jeziorek, gdzie nie ma nigdzie dostępu i patrzcie, że było warto, patrzcie. Oj, oj, oj. Tadam! Piękny garbolino, naprawdę, patrzcie na co wziął. Slick shot. Chyba 7 cm, jak dobrze pamiętam, ale piękny garbol. Główeczka Strike Kinga. To jest przynęta. To jest ryba. Wypuszczamy garbolino. Jest. 46 centów garbol. Trzeba wyszperać jakąś tajną przynętę. Gdzieś tu miałem w mojej torbie. O. Chyba to będzie to. Zobaczymy na taki wynalazek. Może zadziała.
Ale fajna przynęta, teraz zobaczymy. Przetestujemy. Benato. Nieduża, nieduża, ale jest. Niby przynęty za oceanu, a nasze polskie ryby biorą, patrzcie. O, i do podbieraka sam wskoczył. Patrz, jaki fajny dwudziestaczek. Na spinner bite, a nie wiem, jak to się chyba nazywa, spinner bite. Jaki fajny. Płyń, kolego. Jest. Mamy kolejnego okonia. Nieduży. Oj, spiął się. Ajajaj, ale taki fajny był spod, pod 30 cm. Szkoda. Patrzcie, tylko gumę zmieniłem na Zander Pro 12 i patrzcie normalnie, jaki był żarłok. Okoń miał około 30 cm i patrzcie, normalnie na 12. No nic, atakujemy dalej. Szkoda rybki, bo już by mogła przypozować do kamery. Ale kręcą się tutaj, kręcą się, tylko zmiana przynęty. Schowałem się na razie w takiej spokojniutkiej zatoczce, żeby zjeść sobie śniadanko, na spokojnie się napić. Muszę wam powiedzieć, że troszkę się na środku jeziora rozdmuchało, ale muszę wam powiedzieć, że ten bellyboat w ogóle się nie boi fali. Spokojniutko sobie dryfuje, naprawdę nogi robią nam z płetwami jako taka dryfkotwa. Można rzec, że prawie stoimy w miejscu nawet na fali tym bellyboatem. Troszkę jedynie, że tylko obkręcamy się, to trzeba jedną nogą operować. No i co? Chciałem wam pokrótce powiedzieć, jakiego kija dzisiaj zabrałem. Standardowo w tym roku mój numer jeden, w ogóle moja numer jeden seria wędzisk Prism X. Dzisiaj na okonie wziąłem dobrze wam już znaną z innych moich filmów Medium Light Spin, 210 cm, od 3 do 14 gram. Do tego ultra lekki kołowroteczek Warrior 2500, naprawdę wykałaczka do operowania wśród okoni, pstrągów, kleni. Pierwsza klasa, ale tu jest naprawdę przepiękne jezioro. W samym, można powiedzieć, rezerwacie Natura 2000 nie ma w ogóle dojazdu do samej wody. Trzeba bellyboata załadować na plecy, iść, ale było warto. Ale ładnie coś tu zebrało. Zaraz tutaj się podrzucimy. Dam miejscówce tam troszkę odpocząć i zaraz tam wracam i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj coś się fajnego zamelduje. Trzymajcie się, hej! No i będę pomału kończył. Czarne chmury tutaj już się nade mną zbierają. Chcę jeszcze się zwinąć za suchego, ładnie spakować do samochodu, chociaż na tym bellyboacie to zajmuje mi dosłownie minutę. Dłużej ściągam wodery niż to wszystko pakuję. No i co? Piękne, kameralne, malutkie jeziorko obdarzyło mnie dzisiaj nową życiówką. Okoń był dokładnie wymierzony 46 cm. Zostawcie suba, napiszcie komentarz, czy też macie u siebie takie piękne, kameralne jeziorka. No mi się udało odkryć fajne jeziorko. Do końca roku jeszcze troszkę zostało. Mam nadzieję, że wycisnę z tego jeziora ile się da i mam nadzieję, że jeszcze większe okonie tutaj są, bo naprawdę coś pięknego. Drugi dzień na tym jeziorku i przepiękne garbole. No wczoraj miałem rybę ogromną, naprawdę ogromną i nawet ta, co dzisiaj wyciągnąłem, nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak tą, co wczoraj zobaczyłem. Mam nadzieję, że jeszcze coś grubego tutaj w tym roku wyjedzie. Trochę, może jak te zielska opadną, by listopad, grudzień, no już się nie mogę doczekać. Zostawcie suba, napiszcie komentarz. Trzymajcie się, hej!